Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja w ramach krótkiej piłki, ale będzie to taka ciut dłuższa piłka, tak mi się przynajmniej wydaje, ale może zmieścimy się w takim czasie jak zawsze. Będziemy mówić o prawdziwym hicie za naszej zachodniej granicy, czyli niemieckiej książce, niemieckiej powieści Davida Kellmana pod tytułem Tyl. Standardowo zaczniemy od gatunku, od określenia gatunku, a szczerze mówiąc jest to dość trudne. Ale może zanim jeszcze zaczniemy. Słuchajcie, no to hit. Dlaczego taki hit? Nawet na blerbie można przeczytać, że finalista Międzynarodowej Nagrody Bookera 2020, 500 000 sprzedanych egzemplarzy, przykłady w ponad 30 krajach i serial Netflixa w przygotowaniu. I zwłaszcza to ostatnie mnie frapowało przed lekturą. Miałem pewne wyobrażenie, no skoro Netflix się bierze, tutaj bohater taki, a nie inny, na szczęście okazały się raczej błędne. Zobaczymy, co Netflix z tego zrobi, ale powieść mogę już z góry powiedzieć, podobała mi się. I myślę, że raczej bym Was zachęcał do lektury, ale oczywiście wysłuchajcie najpierw recenzji i wtedy sami podejmiecie decyzję. Oczywiście, jeśli chcecie mnie wesprzeć na Patronite, to tam będzie komentarz przypięty na dole z linkiem, więc możecie kliknąć i coś tam wpłacić. I można też to zrobić przez YouTube'a. Przechodząc już do książki, do naszej krótkiej dzisiejszej recenzji. Słuchajcie, jaki to gatunek? No, na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że to powieść historyczna, ale to nie jest powieść historyczna. To jest przede wszystkim powieść w pełnym tego słowa znaczeniu postmodernistyczna. Ona jest tak historyczna, jak historyczny był Rzeszot Sadulskiego. Tak? Powieść, która teoretycznie, tak jak czytaliście być może moją recenzję w tygodniku Solidarność, tam chodziło o to, że XIX wiek, Polska pod zaborami, teoretycznie powstania, no są, tak, powstania, jedno, drugie, kolejne, ale w pewnym momencie coś zaczyna się zmieniać. Sadulski wprowadza trochę inne wydarzenia, które nie miały miejsca, trochę inaczej kończą postacie, które znamy i w pewnym momencie historia zaczyna iść inaczej. Tutaj jest podobnie. To jest powieść o czasach wojny 30-letniej. Bardzo rzadki temat w literaturze polskiej. W literaturze zachodniej no coś tam się pojawia, tak? Różne ujęcia. U nas no, z wiadomych przyczyn raczej zdecydowanie rzadziej. Ale jak zobaczycie, tam się co najmniej parę grubych rzeczy nie zgadza zupełnie. I to jest bardzo świadomie nie zgadza. To nie jest tak, że tu błędy jakieś są autora, no bo jeżeli zmienia znane losy jakiegoś władcy, no to raczej ewidentnie no wiedział, jak on naprawdę ten król skończył. Tak? Więc chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Nazwałbym więc tę powieść powieścią antyhistoryczną. Postmodernistyczną oczywiście też. Dlaczego tak jest? No, może za chwilę jeszcze uda się nam to wyjaśnić. Czyli czasy tutaj XVII wieku i wizja taka autora bardzo, bardzo dowolna tych czasów. A słuchajcie, kim jest Tyl? Tyl to jest oczywiście Dyl Sowizdrza, tak? Zawsze wydawało mi się, że to jest jednak postać z kręgu takiego, no powiedzmy tutaj niderlandzkiego. Okazuje się, że nie. To jest tak, niemieckie korzenie ma. Nasz bohater, okej, okay, przyznaję, tego nie wiedziałem. I oczywiście to jest postać, która ewoluowała, bo on początkowo był takim mieszczańskim bohaterem w stylu takiego śmieszka poza kontrolą, tak? Dopiero potem zaczął nabierać cech takiego najpierw społecznego buntownika, a później już zresztą jakichś takich cech buntownika narodowego, no to już w tych opowiedzeniach późniejszych zdecydowanie, tak? Ja
tak podejrzewałem, że tutaj ten tyl to będzie właśnie reprezentant ludu wobec wykpiwający, wyśmiewający tych dobrze urodzonych. Czyli biedny przeciwko bogatym, źle urodzony przeciwko dobrze urodzonym. Ale tak nie jest. Ale tak nie jest. I za to naprawdę należą się tutaj autorowi ukłony, no bo takiego tyla to już my znamy. Takiego to już my znamy. A takiego jak w tej książce jeszcze nie. Dlaczego? Zobaczcie, pierwsza narracja. Powieść składa się z kilku różnych narracji prowadzonych przez bardzo różnych bohaterów z różnych warstw społecznych, w których życiu gdzieś tam pojawia się właśnie nasz tyl. Oni o nim opowiadają, czasami o nim też się czegoś dowiadujemy z jego perspektywy, no to bardzo, bardzo różnie tutaj bywa. Znaczy z jego bezpośrednio to nie, ale czasami towarzyszymy samemu tylowi, a czasami patrzymy na niego oczami innych bohaterów. I słuchajcie, pierwsza narracja. Perspektywa mieszkańców małego miasteczka właśnie podczas wojny 30-letniej, do których ich wioski przyjeżdża już sławny tyl. I co się dzieje? On pokazuje im, jak złymi, zepsutymi ludźmi są. Jeszcze wrócę do tej narracji, bo ona jest świetna, tak? Na samym wstępie już widzimy, że to nie będzie żaden ludowy buntownik. Nie, nic z tych rzeczy. On pokazuje wszystkim, bez wyjątku, tak? Jak źli i zepsuci są. Moja ulubiona z tych wszystkich to jest narracja tak zwanego tutaj, nazywanego grubym grafem. Człowiek poddany cesarza niemieckiego zostaje wysłany, żeby ściągnąć tyla na cesarski dwór. To gdzieś tam musi się przekraść ze swoim oddziałem w niebezpieczne rejony i po latach spisuje swoją opowieść. Próbuję tutaj znaleźć, o to chyba będzie tutaj. Po latach spisuje swoją opowieść, my ją poznajemy, to jest pan Martin von Wolkenstein. I słuchajcie, gdyby to była, to kilkanaście stron, kilkadziesiąt może z całej książki, gdyby to była całość książki, nazywa się to Cudz Marshausen, nie wiem co to znaczy. A gdyby to była cała narracja, cała książka tak wyglądała, dla mnie to by była absolutna dziesiątka. To jest kapitalna wizja ludzkiej pamięci, tego jak zawodna ludzka pamięć prezentuje pewne narracje, pewne opowieści. Tutaj tak, prawda, o jakiejś wojnie z przeszłości. I ten narrator wiele rzeczy nie wie. Wiele rzeczy sobie dopowiada. Część rzeczy zmyśla. Absolutnie kapitalne jest to, co my się dowiadujemy oczywiście, jak to było naprawdę. Kapitalna jest końcówka, kiedy on opisuje jedyną bitwę, jakiej był świadkiem w czasie wojny 30-letniej i tak naprawdę niewiele z niej pamięta, więc już nie mogąc uciec w dygresję, bo zawsze jak czegoś nie pamiętał, to uciekał w dygresję, to przepisuje tę bitwę z innej książki. Wzoruje się na innej książce, albo nawet w głowie, nie pamiętam, w głowie mu się chyba nakłada obraz z jakiejś innej książki, którą bierze za swój. Problem polega na tym, że tamten autor pisał o zupełnie innej bitwie, której zresztą nie był świadkiem, więc przepisał to z jeszcze starszego dzieła. Niesamowita rzecz. Taka wizja historii, nawet powiedziałbym jak Haydena White'a wręcz. Świetne. Podobnie jest zresztą z tymi opowieściami Króla Zimowego, potem Królowej Zimowej. Te pierwsze też są ciekawe. To jest chyba największa zaleta i jednocześnie wada tej książki, że każdy z was pewnie znajdzie takie narracje, które go zachwycą i znajdzie też takie, które być może no stwierdzi, że no trochę przegadane. I tak samo ja miałem tutaj, że te końcowe, te dopowiedzenia, jak już tam jakiś bohater się wypowiadał, coś opowiadał i te po iluś tam stronach znowu do niego wracamy, te dopowiedzenia, na przykład ta końcówka Królowej Elżbiety, Stuart, tak, tej księżniczki słynnej, którą znacie na pewno ze szkół, bo to o niej właśnie był ten wiersz Daniela Naborowskiego na oczy królewny angielskiej, która była za Waldgrafem Rajskim obranym królem czeskim. Pierwotnie, bo to przeróbka z Genadona bodajże, tutaj nawet jest ten oryginał wspomniany. Ona jest tutaj jedną z ważniejszych bohaterek, tak, zresztą bardzo ciekawych. I to jest też interesujące, że
Kelman nie robi jakichś takich podziałów, że bohaterowie z warstw niższych to sami wspaniali, a ta szlachta, arystokracja to zła. Albo katolicy to nie w ogóle tragedia, a powiedzmy protestanci wspaniali. Ciężko tutaj powiedzieć o jakichś pozytywnych bohaterach, ale no na pewno król zimowy, królowa zimowa na takich by wyrastali, chociaż, co jest ciekawe, w wizji każdego z nich współmałżonek wypada zupełnie inaczej. Czytamy na przykład najpierw to, co opowiada nam królowa zimowa, no to on nam się wydaje, że jakimś żałosnym człowieczkiem. Potem czytamy jego wizję, to ona się wydaje jakaś taka nie za ciekawa, szczerze mówiąc. No, tak jak patrzymy na świat, tak ten świat sobie kształtujemy. Tutaj zresztą jest parę takich symbolicznych albo bardzo wprost wypowiedzi na ten temat. No dobrze, tak sobie opowiadam wam o tych narracjach. O dwóch rzeczach jeszcze muszę wspomnieć. Po pierwsze o inkwizycji, bo mamy tutaj opowieść o inkwizytorach. Wiecie, że ja ten temat bardzo lubię. Wizja inkwizycji w literaturze. I też muszę oddać to autorowi, że podszedł do tego tematu jednak z takim dużym wyczuciem. I jednak mimo wszystko, mimo że to opowieść antyhistoryczna, z jakąś taką znajomością pewnych realiów. Bo ciężko mi nawet powiedzieć, że ci inkwizytorzy są źli, no wyrządzają pewną krzywdę, ale, no właśnie, po pierwsze to mówimy o inkwizycji biskupiej, to są ludzie, którzy działają w trochę innych zasadach niż inkwizycja papieska, może nieco przesada jest z tymi torturami, bo tamte tortury, no, świeckie, że tak powiem, też miały jednak pewne, no to nie można było wolnej Amerykanki sobie robić, ale niech będzie, to jest akurat najmniejszy szczegół. To są dwie postacie historyczne, Skircher i Testimund bodajże, tacy naukowcy epoki. Właśnie, inkwizytorzy, naukowcy. Są ludzie z olbrzymią wiedzą. Tutaj niektóre rzeczy mogą śmieszyć, bo tam jeden się drakologiem uznaje, czyli między innymi ekspertem od smoków, ale w finale autor nam mówi, no istniał smok. Tego i tego dnia umarł ostatni smok. Niewidzialny. Tak więc nie jest to wbrew pozorom takie zupełnie od czapy. Więc nie wypadają jakoś bardzo pozytywnie. W ogóle wypadają może trochę źle nawet w naszych oczach, bo dokonują pewnego nadużycia. Ale na czym to nadużycie polega? To jest właśnie w tym wszystkim najlepsze. Bo tak naprawdę inkwizytorzy chwytają ojca głównego bohatera, który jest czarnoksiężnikiem, uznaje się za czarownika i za heretyka. Więc z perspektywy ówczesnego prawa, no koniec, kropka, jesteś winny człowieku. My to wiemy jako czytelnicy. Tu już nie ma, że oni go, nie wiem, chcą jego majątek zagarnąć, zemścić się na nim. Nie, no facet wprost tutaj utrzymuje. Jest czarownikiem, jest heretykiem. No. Co więcej, to nie jest taka postać, która by budziła jakąś szczególną sympatię. Jego stosunek do żony, do dzieci jest bardzo niefajny. Jego stosunek do obowiązków jego jest bardzo niefajny. Tak? To jest jakaś taka mameła, która buja w obłokach i tak naprawdę zamiast się zająć rzeczami, które się powinien zająć, bo przecież ma rodzinę na utrzymaniu. No ale tak, no, trafiają do niego inkwizytorzy i on też w ogóle nie widzi grozy tej sytuacji, nie widzi niebezpieczeństwa, tak? Cały ten proces jest stylizowany na poniekąd na serii robaki, takie mam wrażenie, to znacie tę mikrohistorię. I tutaj co ciekawe, na czym polega wina inkwizytorów? Bo tak jak mówię, no oni złapali kogoś, kogo zgodnie z ówczesnym sposobem myślenia no powinni schwytać, to nie ma się co oszukiwać. Problem polega na tym, że oni chcą mieć coś bardziej widowiskowego, tak? Nie wystarczy im, że on te amulety miał, że widzieli na własne oczy te jakieś księgi z zaklęciami, których tam nie rozumiał do końca, tylko po prostu każą jemu złożyć zeznania takie już bardzo konkretne, że tam na sabat latał, jakieś równe inne rzeczy robił. Rodzina też podobnie zostanie to wmanewrowana, że ma tam tego ojca jeszcze
jeszcze tam wepchnąć, tak już, żeby na 100% był winny. W trakcie procesu następuje bardzo dziwna sytuacja, bo pojawia się człowiek, tego dokładnie nie rozumiem, jeśli ktoś czytał, zna tutaj historię Niemiec, może to może coś więcej na ten temat powie. Pojawia się tutaj naukowiec, który chce stanąć w obronie, zostać obrońcą, tak, tego oskarżonego, i inkwizytorzy mu nie pozwalają i wtrącają go do więzienia, i w sumie nie wiemy potem, jakie są jego losy. Szczerze mówiąc, to było trochę dziwne. Ale mimo wszystko wizja tej inkwizycji jednak zdecydowanie mocniej trzyma się faktów niż to, co my widzimy w popkulturze, niż nawet takie rzeczy jak imię Róży Umberto Eco, gdzie no, jako tam sam przyznawał, nie? Co sobie zmyślił. Dobrze, a co z naszym tytułowym tylem? Naszym tylem. Kim on tak naprawdę jest? No, skoro nie jest buntownikiem, takim buntownikiem społecznym, czy też narodowym, to kim on jest? Moi drodzy, moim zdaniem tyl jest tutaj wyrzutem sumienia. To jest ktoś, kto pojawia się wtedy, kiedy jest mowa o jakiejś winie. Albo ma uzmysłowić ludziom ich małość. Pod koniec tej książki, nie chcę jakoś bardzo mocno spoilerować, dostajemy informację na jego temat, która każe poddać w wątpliwość w ogóle to wszystko, o czym do tej pory czytaliśmy. Zadajemy sobie pytanie, czy tyl w ogóle istniał? A jeśli nie istniał, to może trzeba było kogoś takiego wymyśleć w tych trudnych czasach, tak, żeby jednak trochę się nad sobą zastanowić, bo nawet ci prości ludzie, których on na początku pyta, czy tu żyją dobrzy ludzie? Tak, jak najbardziej. Po czym on pokazuje im przedstawienie i finał tego przedstawienia tych ludzi ośmiesza. I oni zamiast swoją złość skierować przeciwko niemu, kierują ją przeciwko sobie, wybuchają ich dawne animozje. Okazuje się, że w nich jest pełno zła, pełno nienawiści do drugiego człowieka. Więc w ten sposób tyl pokazuje wszystkim tutaj ludziom, a może nie wszystkim, może większości, tak? Błazen w końcu. To, co w nich najgorsze, z takim zwierciadłem, które się podsuwa człowiekowi przed oczy i ukazuje to, co w nim najgorsze. Słuchajcie, to jest naprawdę dobra powieść. Porównałbym ją jeszcze może do takiej książki, której nie znoszę, nie trawię, do książki Ku, Taniec Śmierci. Tamta była o kontrreformacji, ale tam też mieliśmy ten archetyp Lokiego Trickstera. Podobnie zresztą tutaj, no, taki jest tyl, ale ta książka jest lepiej napisana i ta książka jest o czymś przede wszystkim, więc mimo wszystko, mimo tego, że te dopowiedzenia, te kontynuacje wątków mnie znużyły, tak, mimo tego, że nie zawsze podobało mi się to takie wymyślanie dziwnych rzeczy związanych z historią, Kircher nie był inkwizytorem, nie ma na ten temat żadnych informacji. Król Zimowy no nie zmarł tak jak w tej książce, ale o ile tutaj u Sadulskiego to była tylko i wyłącznie zabawa, o tyle tutaj ta książka jednak opowiada o czymś i bardzo, ale to bardzo, moi drodzy, jestem ciekawy ekranizacji Netflixa. Co oni z tej książki zrobią i czy nie wyciągną z niej czegoś, czego w książce nie było. Pożyjemy, zobaczymy. Ja obejrzę na pewno. Wy sami podejmijcie decyzję, czy na niemiecki postmodernizm, ale taki niezbyt ideologicznie nacechowany, przynajmniej w takim sensie, wiecie, takim prostackim sensie. Nie? To nie są żadne heksy, to nie są właśnie żadne kuły i tym podobne rzeczy o tam złym kościele i wstrętnych katolach. Nie, nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy, moi drodzy. Król szwedzki, ten który tam toczy wojnę 30-letnią, no, straszna postać, w straszny sposób odmalowana tutaj. Więc jeśli czytaliście, dajcie znać. Ja polecam. Myślę, że 8 na 10 mógłbym nawet tej książce wystawić. No nie, znaczy, mile się rozczarowałem, bo spodziewałem się czegoś znacznie gorszego. Postaram się w niedzielę wrzucić wam open boxing, bo no, już pełno książek do otwarcia. I za tydzień, być może, nie mówię, że na 100%, będą babony polskiej fantastyki. Bo trafiła do mnie książka, niektórzy już pewnie wiedzą, o jaką chodzi. Jestem w połowie gdzieś, wolno idź do przodu. Jest źle, słuchajcie, moi drodzy, więc
Spodziewajcie się babonów niedługo, chyba że jeszcze mnie ta książka w finale zaskoczy, ale to się pewnie z wami już też informacją na ten temat podzielę. A teraz będę się z wami już żegnał. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.